Cześć, witam Was w kolejnym filmiku części drugiej Shoguna 2 Total War na kanale. Bardzo fajnie mi się w niego gra, choć jest to dopiero początek. Jesteśmy po pierwszej turze, a w międzyturze, tak to powiem, Imagawa zaatakowała nasze jednostki, które mieliśmy tutaj, które oblęgały to Tommy. Tommy się jąka, gdzie zacząłem. I podczas ataku na nas, no wycofałem się, no bo i tak byśmy nie mieli szans, tak jak mówiłem, oni tutaj mieli trzy jednostki łuczników. Na szczęście nie zbudowali nic w mieście, natomiast idzie do nas tutaj kolejna armia, ale wymyśliłem, że zrobimy takie coś. Teraz zobaczymy, czy w ogóle się to uda. Nie, kurczę, blaszka, nie uda się. Zrobimy tak. I tak, ale on... Shit. Niedobrze. Nie, myślałem, że się uda, niestety się nie uda. Dobra, niech będzie tak. Tak, nie będzie tak, trudno. Mamy trochę więcej przychodu. Możemy sobie pozwolić na Ninja Kisho i na kolejne jednostki. Już niestety nie możemy sobie pozwolić. Dobra, zaatakujmy sobie tego generała. Nie będziemy go na naszą stronę przekupywać, bo nie mamy takiej ilości kasy. Zobaczymy, czy uda nam się z nim wygrać, bo te jednostki, kurczę, jednak tutaj przeważa morale czasami. Jak wpadną w nas, nawet w mur Yari, może się nie udać. Jest jeden mod zainstalowany z modby takiej strony Last Alliance, który w ogóle nie wchodzi tutaj w grę. To jest mod, który zainstalowałem dawno temu, czy dawno temu, jakiś czas temu. I on dodaje tam chyba kampanię i grę z czasów, znaczy nie z czasów, tylko dodaje możliwość grania w Total War Shogun jako w świecie Władcy Pierścieni. No, nie przemyślałem tego, dopiero później sobie zdałem tego świadomość, że przecież to w ogóle nie jest ten mod, o który mi chodziło. Ale dodałem go, on jest, jakbyście chcieli spróbować, to można. Ale nie użyłem go tutaj kompletnie. Dobra, mur Yari. Zobaczymy, czy sobie poradzą chłopaki. Ci łucznicy, no, są jacy są, ale coś tam postrzelają na pewno. Może kogoś nawet zabiją, zaraz zobaczymy. No, dawajcie. Nie, jeszcze nie są. 40 ich jest, no grubo. Za szeroko w ogóle się ustawiliśmy do nich. Strzelajcie chociaż raz. General is in grave danger, my lord. Nie wiem, o co chodzi. Wy to z nimi nawet nie walczcie. Ja pierdolę. Strzelać. Halo? Coś tu chyba nie gra. Asgard's
Teraz już bardziej. Ale macie szczęście. Okej. Okay. Dzielnie walczą. No, strzelacie? Coś tam się dzieje. No, jednak Jari. Daję radę. Pum! No i co? Beznadziejnie strzelają. Biec, 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 biec! Dobrze. A wystrzelać. Co, wszystkich rozwalimy? Byłoby miło. Udało się. Coś ci łucznicy mi się nie podobają. Mi się nie podobają ci łucznicy. Teraz zobaczymy z kolejnymi. Pyk. Proszę. Dobra. I wy też idziecie pomóc. To idź zobaczyć, co tu się dzieje. Dobra, na razie nic się nie dzieje, więc jest super. My tutaj produkujemy kolejną jednostkę. Tu się... Aha, dobra, nie, nie, chcemy tak. Okej, okay. I dostaliśmy misję, to też jest ważne jeszcze. Dostaliśmy misję... Gdzieś... Skasowałem ją. Ty... Ale... Możemy chyba sobie ją... Tutaj gdzieś tak, tutaj możemy sobie popatrzeć. Master the following secret. Secret police. Nie mamy na to limitu. Dostaniemy za to Metsukę. I capture any province. Czyli dostaliśmy teraz misję, że mamy zająć jakąś prowincję. O tym już właśnie mówiłem w poprzedniej turze. Żeby się tak od razu skończyć. Żeby tak od razu się nie wyrywać z tym atakowaniem miasta. Powinien za... Oh shit. Powinien zaatakować. Tak, tak też zrobili. Nie, musimy poczekać. Nie, poczekamy na jeszcze te dwie jednostki. Tak. Okej. Dobra, ale teraz już niestety to musimy zaatakować. Bo zaraz do nas przyjdą kolejni. Tak. I teraz sytuacja będzie taka, że tu musimy jakoś się obronić. Bo niestety jest 29% i 1400 kasy, nie za bardzo. Oni nas zaatakują na pewno. Co on tutaj ma? Nie wiem, szkoda. Zróbmy sobie kolejnych. Tu.
Bardzo lubię te jednostki. I kupmy sobie ninja Kisho. Nie, ninja zwykłego. There dwells the ninja. Saboteurs and assassins. Happy to do their lord's bidding. Ninja bardzo się przyda. Dobra. W sumie to powinniśmy to zaatakować. No. Powinniśmy to zaatakować i chyba tak zrobimy. Tak. Oni nas wtedy zaatakują tutaj. Trudno. Dobra, lećmy. Będzie ciężko. Możemy też poczekać, aż przyjdzie ich kolejna armia. I wtedy ich zaatakować. Znaczy oni nas zaatakują. Bo na pewno oni nas zaatakują. I wtedy ruszą na nas. Ale wtedy dodatkowe trzy jednostki, pewnie łucznicy, Jaria, Shigaru i generał. Ale znowu szturmować zamek. Ci Ashigaru ładnie wchodzą po ścianach, z tego co pamiętam. Ale czy jest to warte? Poczekajmy. Tak. Poczekamy. Zobaczymy, czy to dobry pomysł. Nie jestem pewny, ale sprawdzimy. Takiej taktyki chyba jeszcze nie używałem. Ale tutaj tura idzie. Pędzi. Ha. Ciekawe. Nie podeszli? Dziwne. Ciekawe. Super jest ten Metsuke, na początku gry jest niesamowity. Kurczę. Dobra, zrobimy tak. I on będzie towarzyszył Armium. Tak. Tak zrobimy. Okej, ciebie zapraszam tutaj. I was zapraszam tutaj. Ha, możemy spróbować coś ogarnąć jeszcze tutaj. Próbujemy go dziabnąć, czy sabotować armię? Może go dziabnijmy? 33% to dużo. A, myślałem. Okej, to nie. Dobra, pozbieramy kasę, może coś zbudujemy. Może jakąś drogę albo harbor. Zobaczymy. Oni budują bardzo miło. O, super. Okej, 4 tury. Dobra, lecimy dalej. Powinni nas zaatakować.
to my wtedy uciekniemy i znowu zaatakują. Tak. Uciekniemy. Okej. Te jednostki dla nas nie mają kompletnie znaczenia. To są w sumie ich jednostki, które znowu zaraz przejmiemy. Jedyne co jest złe, to oni nabijają sobie... znaczy oni. Ten generał nabija sobie... doświadczenia. 1000, dobra, trudno. Super. O, bardzo fajne. Gdybyśmy rozwalili generała, to jest po tych jednostkach. Uwaga. Te filmiki też są super. Bardzo mi się podobają. Gorzej mi się nie podobają, jak się nie udaje, ale... Idzie. Co mu zrobi? No skubany, no. Już go widzi? I jeszcze zabił ninja. 800 poszło się walić. No trudno. Tak też bywa. Oj, łyżka mi przyłudziła. Przepraszam. Fuck. Nie zbudowałem żadnej jednostki? No dobra, ale oni chyba raczej znowu nas tutaj zaatakują. Chyba zbudujemy sobie jedną jednostkę. Na razie nie jest tak potrzebny ten harbor. Nie skasujemy te jednostki, jest ich za dużo. Na razie w czasie, że tak powiem, wojny one muszą być. Kurde, że go nie zabiliśmy, szkoda. Dobra. Tutaj Turki to idą pstryk, pstryk, pstryk na początku. No jedna prowincja, co tu zarządzać. Dobra, znowu nas zaatakują. Nie wiem, czy w ogóle jest sens z nim walczyć, chociaż połowa? Dziwna. Jest to ważne. Na pewno z nim nie wygramy. To już nie ma takiej opcji. No właśnie, to jest jedyny problem. Problem natury taki, że on awansuje. Ale będziemy zatrudniać sobie naszego ninja. O, zaatakowali nas. Okej, dobra. Bardzo miło. Chyba spację mam wciśniętą i to tak szybko wszystko leci. Tak. Z tą spacją tak to leci jak nie wiem co. この合戦の模様が語られ、我らの手柄が歌に読まれるとき、徳川の名を輝かしめ、後世に我らへの尊敬と畏怖を伝えるのじゃ。 今日の敵は武士の誇りのかけらもない奴らだ。ああ、少し地味だと思うんだ。Dobra. Ogólnie lubię tego słuchać, ale jakoś dziwnie to wygląda. Dobra.
oni nas atakują. Tak. Dobra, może być tutaj. Ta jednostka w ogóle idzie na skazanie. Ta niech sobie strzela. Wy bronicie. A wy tam strzelacie. A tu. Tak. Okej. Przyspieszmy sobie czas, bo oni będą trochę do nas szli. Na początku są Yari, dalej jest Bow i z tyłu Katana. Dobra. Okej, jak zaczną tylko strzelać, to ruszymy tymi bocznymi jednostkami. Biegcie, biec. Kubańcy czekają na nas. Tam jeszcze biegnie tutaj. Dobra. Troszkę problematyczne. Aj. My lord, a glorious victory will soon be yours. No, nie mają szans. Już? Wow, szybko. Ktoś jeszcze walczy? Nie. Dobra, gdzie mamy ich? Tutaj. Tyle ich zostało. O, nie, tego nie pamiętam. Muzyka się włącza przy przyspieszaniu? O, możliwe. Tak dziwnie bez muzyki. Bardzo dziwnie. No dobra, mamy to. Nice. No tak jak mówiliśmy, tych nie chcemy, więc się ich pozbyliśmy w ten sposób. Peacefully. Spacja. Inspired. Ok.
Okej, 25%. No wiem, 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 a to niestety. Czy się połączyli? Też nie jest to najlepsze. Nie możemy, nie mamy tyle kasy. Ale możemy zrobić jedną rzecz ciekawą. Połączyć tutaj te jednostki. Zostawić jedną. Zostawić jednych Yari. A resztą iść na nich bez spacji. Kurde, jak to szybko leci ze spacją. Okej. Okay. Tutaj mamy jeszcze jedną jednostkę. Trzeba ją tutaj zostawić. Mam nadzieję, że to coś da. Nie. Ale za to na razie tak zrobimy. Też nie? Represje będą mniejsze, okej. Okay. Czyli jak ta jednostka dojdzie i kolejny dzień, to powinno być zero. Okej. Okay. I co? Co my tutaj weźmiemy? Stables. Dostaniemy od razu gunnerów. Jest to super. I... I chyba zrobimy sobie... Najlepiej byłoby zrobić markę ze względu znowu na kasę. Tak zrobimy. Tutaj też zrobimy drogi. Tym mocno sposobem nie mamy w tym momencie jednostek. Ale jak rozwalimy tych, a mam nadzieję, że rozwalimy, to chyba, że wrócą się do miasta. Wtedy będzie to problematyczne. Ale od razu ich zaatakujemy. Aha, nie będzie innego wyjścia. Tak. Dobra. Przecież tu są pokazani. Dziwne. Okej. Okej. Dobra. No i tak wygląda tura. Taka szybka. Dobrze. Jak sobie radzi Onda? Ciekawe. Kończymy. Nie zbuntują się raczej od razu. Bo trzeba chyba dwóch tur z bardzo złym. O, super, że nas obchodzą. Super. Tak. I to, że teraz jest taka informacja. I kolejna informacja będzie, że się zbuntowali. Ale tutaj damy sobie naszych i będzie git. Widzimy też tych, co jest super. I dzięki temu, że ich widzimy, to fajnie się ich pozbędziemy. Na pewno będą uciekać. Musimy się ich pozbyć. Trochę nam to spowolni, ale tylko trochę. Lecimy z nimi. Ale ta walka w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.